Dopiero co przenieśliśmy się do małego domku na przedmieściach. Okolica jak z bajki. Spokojni, mili sąsiedzi, małe białe płotki wkoło domów. Miał to być nowy początek, zarówno dla mnie, samotnego ojca, jak i dla mojego 3-letniego syna. Pora, żeby zostawić poprzedni stresujący rok za nami. Uznałem nadchodzącą burzę za metaforę nowego początku. Ostatni pokaz, zanim kurz i brud przeszłości zostanie zmyty. Mój synek był zachwycony, nawet pomimo braku prądu. Po raz pierwszy w życiu doświadczył burzy. Światło błyskawic zalało puste pokoje domu, wydłużając cienie nierozpakowanych pudeł, a chłopiec podskoczył i pisnął, gdy rozległ się grom. Minęło już sporo czasu od jego pory spania, zanim wreszcie udało mu się uspokoić i zasnąć. Następnego ranka siedział na łóżku już całkiem przebudzony i uśmiechał się. Oglądałem błyskawice przez okno, oświadczył dumnie. Kilka dni później oznajmił mi to samo. Głuptasku, powiedziałem, zeszłej nocy nie padało. To wszystko musiało ci się przyśnić. Och. Zdawał się być trochę zniechęcony. Poczochrałem jego włosy i zapewniłem, że wkrótce znowu będzie burza. Wreszcie przeszło to do codzienności. Co najmniej 2 razy na tydzień opowiadał mi, jak oglądał błyskawice za oknem, chociaż nie było żadnych burz. Uznałem to za powracające sny o pierwszej pamiętnej burzy. Łatwo mi się nienawidzić po fakcie. Wszyscy zapewniają, że nie mogłem nic zrobić. Nie mogłem wiedzieć. Ale ja wiem swoje. Mam strzec swojego dziecka, a te słowa to tylko bezużyteczne pocieszanie. Ciągle przeżywam ten poranek. Robię kawę, nalewam mleko do płatków, podnoszę gazetę i czytam o schwytaniu lokalnego pedofila. Same rzeczy z pierwszej strony. Najwyraźniej facet obierał sobie za cel kogoś młodego, zwykle chłopca. Obserwował przez jakiś czas jego dom i robił mu zdjęcia przez okno. Czasami robił też coś więcej. Poczułem ścisk w żołądku, kiedy połączyłem sobie wszystko w jedną całość. Wtedy zdawało mi się, że to tylko twór dziecięcej wyobraźni. Patrząc w przeszłość, to najstraszniejsza rzecz, jaką usłyszałem. Mniej więcej tydzień przed tym, jak złapano pedofila, mój syn przyszedł do mnie w piżamie. Zgadnij, spytał. Co? Nie ma już błyskawic w oknie. Podjąłem temat. Już przestały uderzać, tak? Nie, teraz są w mojej szafie. Jeszcze nie widziałem zdjęć zebranych przez policję.